Rozpoczęły się prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w małej wsi. To największa inwestycja realizowana na terenie gminy. Uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę. Nowa oczyszczalnia zapewni właściwe oczyszczanie wody, ścieków, ale także pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Jest to ważne i dla mieszkańców, którzy się odsiedlają, ale i dla inwestorów, którzy będą mieli zapewniony odbiór ścieków. Inwestycja największa w historii gminy Mała Wieś. Dofinansowanie 12,5 miliona przy całkowitym koszcie 20 milionów inwestycji jest bardzo znaczne. Ta inwestycja to przykład tego, jak środki z Polskiego Ładu są wykorzystywane, zaznacza obecny na budowie minister Maciej Małecki. Mała Wieś nie byłaby w stanie sama dźwignąć tak dużej inwestycji. Przełomem okazało się dofinansowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Miałem przyjemność przekazywać promesę na 12,5 miliona złotych na ręce pana wójta Zygmunta Wojnarowskiego. I dzisiaj jesteśmy w trakcie budowy inwestycji. Dzisiaj zakopaliśmy, zamurowaliśmy kapsułę czasu dla tych, którzy kiedyś sięgali w przeszłość, szukając różnych ciekawych momentów historii gminy Mała Wieś. To jest potwierdzenie tego, jak programy, które przygotowaliśmy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pomagają zmieniać rzeczywistość w najmniejszych miejscowościach. Mieszkańcy małej wsi zasługują na takie same warunki, na taką samą ochronę środowiska, ekologię, jak ludzie żyjący w dużych miastach, w dużych aglomeracjach. Prace związane z budową oczyszczalni ścieków właśnie się rozpoczęły. Postępują zgodnie z harmonogramem. Co finalnie się zmieni? Będzie to oczyszczalnia na miarę XXI wieku, spełniająca wszelkie obowiązujące normy, ale będzie to oczyszczalnia, która będzie mogła przyjmować ścieki od indywidualnych mieszkańców, ale to będzie wszystko skomputeryzowane. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2026 rok, ale wiele wskazuje, że zakończą się znacznie wcześniej.